Czy wiecie, dlaczego chipsy są niezdrowe? Okej, ale nie będę Was w tym temacie przekonywać. Mam dla Was w zastępstwie coś zdrowego. Jeśli chcecie wiedzieć, co to takiego, to zostańcie ze mną i obejrzyjcie film. Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Zapraszam Was dzisiaj do zrobienia pieczonej ciecierzycy. I jak sama nazwa wskazuje, potrzebujemy ciecierzycę, którą albo wcześniej gotujemy, albo z puszki. I potrzebne są nam jeszcze przyprawy, sól i oliwa. Ciecierzycę, jeżeli używamy z puszki, to należy ją wcześniej przepłukać zimną wodą, wyłożyć na ręcznik, żeby się osuszyła i później włożyć do jakiegoś pojemniczka, do którego najpierw skropimy tą ciecierzycę oliwą. Potrzebujemy na taką ilość, na jedną puszkę, około łyżki. Mieszamy dokładnie, co by nam się całość dobrze oblepiła w tą oliwę. I teraz posypiemy przyprawami. A moje przyprawy, których ja używam tutaj, to mam paprykę słodką, paprykę ostrą, czosnek, imbir, oregano i kurkuma. I takimi przyprawami porządnie obsypujemy ciecierzycę, mieszamy, żeby jak najbardziej nam się te przyprawy oblepiły. Posypiemy troszkę solą i jeszcze znowu. Skąd to prawie jak curry? Pachnie prawie jak curry, chociaż w curry jest dużo więcej przypraw. Możemy użyć, ucieka mi ta ciecierzyca, samej papryki ostrej, jeśli preferujemy bardziej ostry smak. Potrzebujemy teraz brytwankę, którą wykładamy papierem do pieczenia i wysypujemy naszą ciecierzycę. Ciecierzyca musi być rozłożona po całej brytwance, żeby nie leżała jedna na drugiej. Najlepiej, żeby to było dosyć luźno. Wtedy ładnie i równomiernie nam się upiecze i nie trzeba będzie jej mieszać w trakcie pieczenia. Jeżeli macie mniejszą brytwankę i ta ciecierzyca będzie dosyć gęsto ułożona tutaj, to należy w trakcie pieczenia raz lub dwa przemieszać. Teraz wkładamy naszą brytwankę z ciecierzycą do piekarnika nagrzanego na 180 stopni z termoobiegiem i pieczemy 25 do 30 minut. A najlepiej jest pod koniec pieczenia sprawdzić, jeżeli jest ciecierzyca chrupiąca, to znaczy, że jest już gotowa. Wędrujemy do piekarnika. Mieszka dzisiaj leci sobie w kulki. Czy macie jakieś pytania? Tak, pani profesor, ja mam pytanie. Czy te zioła to są, jest mieszanka autorska pani ziół i przypraw? Tak, to jest moja autorska mieszanka ziół. A gdzie można je kupić? Nie kupuję gotowych, sama ją komponuję. A gdzie można kupić tą autorską mieszankę ziół? Nie można kupić. Trzeba ją sobie samemu zrobić.
ciecierzyca jest już gotowa, pachnąca, wystarczy ją teraz tylko przerzucić do miseczki i mamy zdrową, pyszną przekąskę zamiast podjadania chipsów. Jeżeli lubicie bardziej ostry smak, to możecie paprykę słodką pominąć i dodać tylko samą paprykę ostrą, a nawet dodać papryczkę chili, czyli pieprz cayenne. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, piszcie komentarze, kliknijcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco. I co? I ja teraz idę po Amelkę do przedszkola. Jak przyjdzie, to będzie mogła sobie zjeść pyszny kuleczek. Na naszym kanale znajdziecie dużo różnych zdrowych przepisów i zapraszam Was do zrobienia sałatki a la Cezar. I jeśli chcecie być zdrowi, to zróbcie sałatkę z kiszonego czerwonego buraka. Polecam i zapraszam do następnego odcinka. Pa!